I siemka z tej strony, jak zwykle Allmighter. Witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie analiza meczu nadesłanego przez Piotrulla z Brązu 3 na midlane. Ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym jeszcze tylko na krótką sekundę przykuć waszą uwagę. Mianowicie, istnieje coś, co jest bardzo dużym problemem, co mnie strasznie wkurza, o czym już mówiłem, niestety muszę mówić znowu. Adblock. Nie umiem chyba wystarczająco dosadnie nigdy tego powiedzieć, bo po prostu niestety nie widać jakichś super efektów na ogół. To może inaczej. Jeśli ty sobie dzisiaj dalej będziesz miał włączonego bloka śmiechu chichu, nie obejrzę 15 sekund reklam, mam cię Allmighter, to za pół roku tego kanału nie będzie, bo ja nie będę w stanie się utrzymać i po prostu go nie będzie. Ja nie będę mógł robić filmów i już nigdy nie wyjdzie żaden film, więc zastanów się po prostu, czy to naprawdę jest taki super deal, żeby nie obejrzeć tych 15 sekund reklam. To tyle. No, to teraz przejdźmy do samego filmu. Okej, no więc zobaczmy, co tam dla nas masz, Piotrullo. Jak zwykle zaczniemy sobie omawiając runy. No więc tak, twoje runy mnie dziwią, w sensie... Bardzo teoretycznie dałoby zagrać radę tego typu postacie z Conquerorem w zależności od konkretnych matchupów. I jednak, na ostatnie około 20 gier, czy 30 gier, czy nawet jak przewijam to więcej, jedna jedyna osoba z wszystkich pozostałych zagrała Qiyane z Conquerorem, jeżeli chodzi o prosów, i wyszło jej to beznadziejnie. W tej chwili nie grasz na drużynę, która jest super tankowata, więc nie widzę żadnego powodu, żeby nie brać tej elektrody, którą jednak bym zdecydowanie sugerował. Prawie każdy pros gra elektrodę, no i w ogóle mnie to nie dziwi. No jesteś po prostu asasynem bazującym na niesamowicie szybkich obrażeniach, tak? Więc tutaj nie brałbym Conquerora zdecydowanie, tak? Nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie. Więc na twoim miejscu zmieniłbym sobie runy, a to jest oczywiście pierwszy ważny krok. Okej, jak chodzi o Fiorę, myślę, że jest w gruncie rzeczy okej. A tu mnie dziwi ten movement speed, tutaj jest całkiem okej. I tu w zasadzie wszystko jest, myślę, mniej więcej okej. To nie jest pokujący matchup, to jest zła runa, było brać bomb platinga zdecydowanie. Jest okej. Tu myślę, też wszystko jest okej. I to jest jak najbardziej okej, okay, dobra. No czyli widzisz, no pierwsza rzecz to runy, tak? To jest bardzo ważne, bo to jeszcze zanim gra się zacznie robisz, więc powinieneś być przygotowany do meczu najlepiej jak się da. W tym przypadku niestety nie jesteś. No bo mówię, to nie są dla ciebie optymalne runy. Ta postać bazuje na tym, że wskakujesz, robisz milion damage'a, wychodzisz, tak? Albo lecisz niewidzialny i się kryjesz. Okej, okay, twoi sojusznicy podeszli coś pod invade'a. Ty stoisz strasznie sucho pod towerem, jakby widać, że nie jesteś aktywny, nieważne co by się działo, więc to też postaraj się teraz zmienić, bo widzisz, dopiero teraz się budzisz, orientujesz się, że coś się dzieje. Pamiętajcie, że jak wejdziecie do gry, to gra już się dawno zaczęła. Gra się zaczyna jeszcze przed jej rozpoczęciem, jak wybieracie postaci, wtedy się właściwie gra zaczęła. Ale na dobre oczywiście zaczyna się ona wtedy, kiedy wybiegacie ze spawnu i wtedy już się toczy pełnym swoim rytmem, więc nigdy nie róbcie tak, że biegniecie pod towera i nie wiem, sprawdzacie się z face'a czy cokolwiek. No, weszliście do tego rankeda, żeby go wygrać, tak? Okej, to był super głupi flash ze strony tej Tristany, jakaś tragedia absolutna. W ogóle to, co robi cały ten botlane, to jest tragedia, no nie mam pojęcia, co mają znaczyć te bezsensowne wymiany. Jakby... Nie lubię po prostu czegoś takiego, może jestem trochę ostry, tak? Jesteśmy w brązie, nie powinienem być tak krytyczny, ale chodzi o to, że zobaczcie, co oni poszli zrobić. Poszli postawić tutaj Warda, co wydaje się być super zagraniem. Widać, że oni naśladują coś, tak? Że nie do końca jest to ich sposób myślenia, tylko sposób myślenia, który zdążyli zobaczyć i go naśladują, i naśladują go całkowicie po omacku po prostu, bez sposobu zrozumienia tego, dlaczego gracze tak robią, tylko ja idę zrobić, bo muszę zrobić. Po pierwsze, ten wart za chwilę padnie. Ten wart jakoś specjalnie dużo informacji ci nie da. Tylko to, gdzie jungler zacznie, a to właściwie możesz zrobić po prostu przychodząc tam na nogach, nie musisz do tego stawiać warda. Po drugie, kiedy nie było szansy na to, że ta Tristana umrze, to flash był fatalny. Po trzecie, dlaczego się wymieniają, skoro nie wiedzą, czy tutaj są przeciwnicy jakby. No jeśli nie wiesz, jak się gra poza swoją połową, to tego nie rób, po prostu, no, dla graczy wszystkich początkujących teraz taka prosta rada, tak? Nie wiesz, jak robi się cokolwiek poza twoją połową, to jest twoja połowa, przedzielają rzeka, nie wychodź z niej, zanim gra się rozpocznie, siedź tutaj grzecznie, pilnuj, żeby cię nie zinwajdowali tu i tu, i spoko, i ty zrobisz swoją robotę. A tak ta Tristana spaliła dwa samonery, ma połowę zdrowia i nie chodzi o to nawet, że ona nic nie zdobyła na tym,
Co jest oczywiście prawdą. Nic nie zdobyła, nic nie stracili przeciwnicy, ale o to, że ona nie miała szans nic zdobyć. To nie jest postać, którą można było zagrozić przeciwnikom. Jej support też nie jest tego typu postacią. Po prostu nie było żadnego pomysłu za tym. Poszli na Invade'a, czy raczej na postawienie Warda, po prostu dlatego, że zobaczyli kiedyś kogoś, kto tak robił. I po prostu to tak powtórzyli. Nie róbcie tak. Zawsze dlatego staram się wam mówić, dlaczego coś jest robione, żebyście myśleli nad tym, dlaczego, kiedy, co robimy. Nie naśladujcie tylko dlatego, że ktoś, kto się wydaje wam dobry, coś takiego zrobił. Bo efekty będą fatalne, no. Tutaj widać, że mówię, Tristana zaczyna grę bez dwóch summonerów, dlatego, że chciała zrobić coś lepiej. No i czy wyszło lepiej? No, wyszło dla niej okropnie, tak? Ja zakładam, że na tym botlane to się teraz będzie źle działo. Ale dobra, zajmijmy się twoim midlane'em. A wymieniasz się Q. Pamiętaj, że Jon jest słaby dość w early game. Ty oczywiście, wiadomo, nie jesteś też jakąś super postać w early. Okej, on ma naładowane Q, więc staraj się tak nie stać, bo tutaj to dostajesz. Okej, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w CS-kach. Zobaczymy, on sobie wbija drugi. Ty raczej grasz z tyłu, okej. Myślę, że to jest spoko. On pcha wave'a jak popierdzielony, po prostu wali wszystkimi spellami w farmę. Ma je chociaż dużo, nie? Ma mnie od ciebie. Jeśli dobrze CS-ujesz, to ma mnie od ciebie. No, ten Jon zdecydowanie zbyt agresywnie gra. Nie powinien mieć do tego prawa. Okej, on odfleszowuje. Ten K też fleszuje. Nie sądzę, żeby go miał zabić. No, nie było na to za dużej szansy. No, ale dobra, to wyglądało całkiem fajnie, tak? W sensie, tak po tym, co zobaczyliśmy przed chwilą, na pewno było to fajne zdecydowanie jak na poziom, bo... Oj, tutaj straciłeś dwa CS-ki. Bo jesteśmy w brązie, ale podobał mi się bardzo flash tego Jona, bo flashnął przed twoim spellem, który dałby mu slow, a gdyby flashnął po nim, to na pewno by umarł, biorąc pod uwagę, że Kha od razu za nim sflashował, tak? Okej, on użył E. Znowu dostajesz, staraj się trochę lepiej tego unikać, bo to leci po prostej linii, to widać jak on leci, to jest dość wolne, jakby można to w miarę łatwo zrobić, tak? Okej, trochę się tu wymieniasz. Wydaje mi się, że nie czujesz się trochę pewnie na tej postaci mechanicznie. Może nie jest dobrym pomysłem teraz w takim razie łapać ją od razu na rankedy, no ale to zobaczymy z upływem gry, tak? Jak to będzie wyglądać. No jakbyś poczekał, to byś wziął oba te miniony, bo Taurus odleciał w tego, który miał więcej zdrowia. Jakbyś poczekał przed rzuceniem Q. Ale myślę, że z farmą i tak jest fajnie, tak? Bo on się puszuje pod towera, więc tobie jest trudniej. Jednocześnie przez to on jest zdecydowanie łatwiejszy do skankowania, więc on jest w cięższej pozycji, a ty masz tyle sensów co on, czyli jest wszystko super. Ciekawe, co tam się dzieje, prawie mnie to interesuje, ale wolę się zająć tobą. Dziwne, że ci Q nie chciał sprzedać. Okej. No, powinien być łatwy kill, spoko. Fajna robota. Tylko myślę, czy, no wiesz, jakby zagrywałeś to bardzo powoli, tak zastanawiałem się, czy to dlatego, że jakby oczekujesz czegoś od niego, no tylko, że on nie miał flesza, więc właściwie nie masz na co czekać. Czemu nie biegniesz do junglera? On pinguje pomocy. Za mało patrzysz na mapę. On już któryś raz wcześniej tutaj pingował pomocy, no to wtedy się nie ruszałeś spod towera i tak nie miałeś jak podejść do farmy, a teraz on pinguje pomocy cały czas, najpierw w walce z Kane'em, a teraz chciałby walczyć o tego Skatla, a ty się nie ruszasz. Więc no to jest niefajne, tak? Nie zostawiaj tak swojego junglera. Teraz dopiero się ruszyłeś strasznie późno. Staraj się bardziej reagować na to, co się dzieje na mapie. Jeśli masz w tej chwili bardzo cicho ustawione pingi, podgłośnij je, bo widać, że niestety masz problem z reagowaniem na nie. Czemu ten Scuttle Crab biega po ścianach? Co tu się dzieje? Zautoatakowałeś, jak on był 3 metry w ścianie. Okej. No, tutaj będzie jakaś walka, tylko że ty się nie zresetowałeś, nie kupiłeś itemów, nie masz też za dużo many. To nie wygląda dobrze, to nie wygląda jak walka, którą chcielibyście walczyć i macie strasznie dużo szczęścia, że udało wam się z tego uciec. Widzę już, że mam bug graficzny, że nieważne jaki masz żywioł, na kontrolce pokazuje mi, że masz kamienny i to mi strasznie nie odpowiada, bo przez to ciężko mi ogarniać, co w tej chwili posiadasz. To jest niefajne, niestety będziemy musieli sobie z tym bugiem graficznym jakoś poradzić. Kupujesz łezkę bardzo wcześnie. Zdążyłem zauważyć, w ogóle to ci powiem, bo popatrzyłem sobie szybko na twoje konto. Trochę mi się nie podobają buildy, które często bierzesz, wiesz? Wydaje mi się, że trochę za mało czasu spędzasz nad zaplanowaniem swojego buildu. Bo po pierwsze, ta łezka trochę cię spowalnia. Ta łezka powoduje, nawet bardzo nie trochę, ta łezka powoduje, że jesteś silniejszy w lejcie, ale jesteś słabszy w midgame'ie, bo potrzebujesz czasu, żeby ją wystakować, zamiast tego mógłbyś mieć obrażenia, a twoja postać ma fajne przeliczniki. Także przez kupienie tej łezki jesteś na początku słabszy.
Dlatego nie wiem, czy to jest dobry wybór. Mało patrzyłem, procentowo mało osób decyduje się na tę łezkę. Wydaje mi się, że w tych matchupach, w których wiedzą, że będą mieli problemy z przeciwnikiem w late game'ie. Więc pamiętaj o tym, że to nie jest tak, że bierzesz ją za każdym razem. Masz problemy z maną, no trochę taka jest ta postać. Nie wiem, czemu w niego nie próbujesz, o, trochę agresywnie wjechać, okej. No i łatwo, bardzo łatwo, tak, super, tylko mówię, jak chodzi o to combo, mówię, wydaje mi się, że nie jesteś jeszcze super jakoś zaznajomiony z Qiyaną. Jak robisz EQ razem, to ono zawsze trafia, tak? I wtedy od razu po zrobieniu EQ rób WQ, dlatego że wtedy trafiasz, jeżeli na przykład wziąłeś wodę, albo jeżeli wziąłeś kamień, to spowolniłeś, ale jeżeli wziąłeś wodę, to zrutowałeś i wtedy trafiasz w target, który jest zrutowany albo zeslowowany, więc jest to dużo łatwiejsze, dużo pewniejsze, że trafisz i że ci nie uniknie. A poza tym, jak robisz szybciej obrażenia, no to wiadomo, że jest to dla ciebie dużo bardziej opłacalne. Nie jestem pewny, gdzie biegniesz, bo pinka fajnie postawiłeś, ale nie ma czemu tam stać. Powinieneś był przepchać wave'a. To jest błąd. Zdecydowanie. Po zabiciu przeciwnika przepychasz wave'a, żeby on stracił jak najwięcej minionów. Okej. Okay. Także staraj się, popracuj na pewno nad combo, tak? Robisz EQ, od razu w boki Q, od razu, po prostu jakby to był jeden ciąg. To się da zrobić niemalże jednocześnie i nie wymagam od ciebie jakichś niesamowitych dlatego mechanicznych zagrań, aż tak może nie, ale postaraj się robić to jak najszybciej. Niech ci to po prostu wejdzie w krew, to wtedy ta Qiyana na pewno będzie wyglądać dużo lepiej. To dobra, weźmiesz tego kanona, już się bałem. Dobra, tam jakaś walka się dzieje. No kto by się spodziewał, że botlane będzie źle wyglądał, bo ja nie. Okej, okay, masz przewagę w CS-ach, masz przewagę w goldzie, bo masz dużo więcej też. No masz dwa kille, tak? On nie ma dwóch kill, więc tu zdecydowanie. Tylko tak, no masz przewagę, a grasz cały czas pod towerem. I nie chodzi mi o to, że w tej chwili nie powinieneś grać pod towerem, bo masz mało zdrowia i nie masz ulta. Znaczy może masz ulta, ale on też ma ulta, więc no, w tej chwili no, byłoby to niebezpieczne bardzo z nim walczyć. Ale albo dlatego wcześniej się cofnij, no i nie w takim miejscu, bo ci goś przerwał. Zaraz załaduje Q i pewnie ci będzie chciał przerwać ponownie, nawiasem mówiąc. No. Strasznie dużo czasu marnujesz. Zobacz, że jakbyś się cofnął dużo wcześniej, to już byś dawno był na linii. Już teraz, już od dawna, już od 10 sekund spokojnie byś był na linii, tylko że miałbyś pełne zdrowie. A on miałby tyle, ile ma. Tylko że trochę by przepchał linię i tylko tyle. Tylko tyle by się w tym zmieniło. Ty masz przewagę w goldzie, ogromną, w itemach, we wszystkim. Tylko że grasz pod swoim towerem, bo masz mało zdrowia. I zamierzasz tak całą linię grać pod swoim towerem, bo masz mniej zdrowia od przeciwnika, mimo że masz nad nim ogromną przewagę i w CS-ach, i w killach, to strasznie bez sensu. Cofnij się, miej pełne zdrowie i zacznij na niego grać agresywnie. Zacznij grać, jakbyś wygrywał tę linię, bo grając z tyłu, no to wiesz, będzie ciężko. Dobra, zestunowałeś z tego, tylko widzisz, zestunowałeś tego i ile czasu zajmuje ci zmienienie żywiołu? Jeszcze raz bym to zobaczył. To na pewno nie było na jakimś cooldownie, ale wydaje mi się, że nie było. Okej. No widzisz, ty masz już dawno dostępną zmianę żywiołu. Walisz mu combo po to, żeby go wbić w tę ścianę. Masz dostępnego Ignite'a. Gdybyś... no i teraz bez sensu będzie shutdown oddany, nawiasem mówiąc. No niestety. Gdybyś tutaj na zestunowany target, więc siłą rzeczy nie jesteś w stanie go nie trafić, od razu zmienił sobie swój element na kamień i rzucił w niego, on miał poniżej połowy zdrowia, to by mu zadało ogromne obrażenia, podpaliłbyś go, to on by już umarł. Już tutaj go miałeś zabitego, ale nie chciałeś w niego rzucić żadnego z tych speli, mimo że wszystkie one były dostępne. Więc oddajesz shutdowna i bardzo niefajnie go oddajesz. Wydaje mi się, że Qiyana może być dla ciebie na ten moment za trudna, tak? Bo już widzę ileś aspektów, wiem, że to jest dopiero początek, ale możliwe, że Qiyana jest dla ciebie na razie za trudna, wiesz? Możliwe, że też się jej dopiero uczysz, tak? Ja nie jestem pewny, czy mi wysłałeś rankeda, czy nie, ale jeśli to ranked, to nie ucz się postaci na rankedach, tak? No bo szkoda CLP-ki tracić innym. Więc, wiesz, no tu masz przewagę, tylko że wcale na razie nie grasz, jakbyś miał przewagę. Jesteś pod swoim towerem, tracisz dwa plejty, a nie wziąłeś ani jednego. To jaką ty masz przewagę? On zaraz będzie miał więcej golda od ciebie. Zobacz, czekaj. On łącznie zdobył 2800, ty łącznie zdobiłeś 3200. Dzieli wasz tylko 300 golda, mimo że on ma 1-3, a ty 3-1 i że masz więcej CS-u. Dlaczego? Bo on wziął dwa plejty i ten jedyny kill, którego ma, jest shutdownem. Więc tobie się wydaje, że grasz w tej chwili dużo lepiej od niego, ale tak nie jest. Nie robisz wcale dużo lepszej roboty od niego. On gra średnio, on pcha na pałę strasznie i tak dalej, ale to działa pod tym względem, że ty przyzwyczaiłeś się do roli broniącego się.
No nie rób tak, nie broń się cały czas. Mam mało zdrowia i nie jestem w stanie wyjść spod mojego towera, to nie graj 5 minut pod towerem, mając mało zdrowia i w końcu oddaj shutdowna, tylko cofnij się i wróć mając itemy i zacznij wygrywać linię. Wepchnij go pod jego towera, zacznij zgarniać jego plejty. W tej chwili jest już bardzo niefajnie, bo z linii, na której to ty dostawałeś fajne ganki od junglera i gdzie miałeś fajną przewagę, nawiasem mówiąc, czemu teraz w ogóle nie wychodzisz, tylko stoisz z tyłu. Patrz, on biegnie przez CS-y, no nie daj mu, nie bój się go teraz. Nie po to grasz po całą tę przewagę, żeby cały czas siedzieć pod swoim towerem, no. Jak zdobywasz przewagę i jej nie wykorzystujesz, to równie dobrze mógłbyś jej nie mieć. Jungler znowu przychodzi do ciebie, to jest znowu pomoc dla ciebie. No, korzystaj z niej, zagraj tak, jakbyś chciał powiedzieć junglerowi, dzięki za pomoc, ja teraz będę wygrywał. Okej. Okay. No okej, okay, ci wiele nie zrobi. W każdej chwili jesteś w stanie właściwie wjechać na tego gościa. On ma mało zdrowia, ty masz ogromną przewagę i popatrz, że to nie wymagało od ciebie nic. Nawiasem mówiąc, Ignite'a masz dostępnego od nie wiem jak dawna i go nie używasz. Więc pamiętaj też o tym, tak? W tej chwili oczywiście nie byłoby sensu, ale po prostu nie kisz summonerów, zwłaszcza, że Ignite w porównaniu do Flasha ma dużo mniejszy cooldown. Także za dużo się boisz. Widziałeś, że zabiłeś go tak, no. Nie było do tego potrzebne nic. Po prostu to zrób szybciej, no nie musisz na to czekać, nie musisz go prosić o zgodę, żeby go zabić. Zatrzymałeś się, przez to Kane się znajdzie w twoim zasięgu, mijasz przeciwnika, nie widzisz go. Trochę czasu ci zajmuje zrealizowanie, w sensie ogarnięcie tego, ale dobrze, ostatecznie jest zagrane fajnie, zagrałeś dobrą erkę, nie dostaniesz tego, skaczesz przez ścianę, jest git. Jest tutaj git. W sensie grałem z tobą już sporo meczów rzeczywiście, więc mniej więcej coś tam ogarniam jak grać. Głównie grałeś zawsze na supporcie, pamiętam. Pamiętaj, żeby nie kupować na ogół aż całego itemu nie mając butów, bo no po prostu jesteś super wolny w tej chwili i zarówno te roamy, jak i dobieganie na linię zajmuje ci strasznie dużo czasu. Sam Eclipse wydaje mi się fajny wybór, zwłaszcza na tego Yona. Zarówno Duskblade się pojawia. Zresztą widziałem chyba wszystkie kombinacje granych Mythic itemów w Vitality na Kianę, co nie zmienia faktu, że Duskblade i Eclipse pojawiają się najczęściej. Strasznie dużo widzę cię nieobecnego. Nie wiem, czy masz lagi, czy siedzisz na fejsie, ale no złe oczywiście. To są małe rzeczy, to są za każdym razem, wiesz, 5 sekund, 3 sekundy twojego stania, ale to się pojawia któryś raz. I to jest niedobre, bo to... O, znowu teraz stoisz. Bo to za każdym razem jest istotne. Nie wiem, może piszesz, bardzo możliwe, że piszesz do teammate'ów. Już zapomniałem o tym, jak dużo ludzie tracą czasu w LoLu na pisaniu. Ale ty masz w tym czasie skupić się na SS-ie, a nie na tym, żeby napisać teammate'owi, że jest głupi, no. Bo straciłeś teraz strasznie dużo czasu. Więc oczywiście tak, nie rób. Okej, ten Kane chce się zabić na tobie generalnie. Jeszcze raz to zobaczymy. No to trochę nie było fajne. Masz tu pełne zdrowie. Jesteś 4-1 Kianą. No i zobaczmy. Używasz E. No ale tak naprawdę dostajesz wszystko na twarz. Masz dostępnego Flasha, masz dostępnego Ignite'a. Czemu nic nie używasz? Czemu dałeś po prostu, nie wiem, patrzę na to trzeci raz i dalej się zastanawiam właściwie co się stało. Wchodzą na ciebie przeciwnicy, już w tym momencie Kane zaczyna dostawać tower agro, przechodzisz przez niego na S, dystansowałeś się od niego. Gdybyś tutaj odflashował, co by się w teorii stało? Albo odflashował i go zignitował, użył dwóch summonerów, po prostu, i to nie w jakiś magiczny sposób. Ten już poszedł do przodu, ty jesteś z tej strony. Gdybyś ty flashnął w tę stronę, to Kane nie mógłby cię zerkować, bo jego R-ka ma bliski zasięg, nieważne, że zadał ci obrażenia, on cię jeszcze nie zerkował. Jakbyś flashnął, on nie mógłby cię zerkować, jego w tym momencie uderza tower agro. On ma... 1000 zdrowia. Jakbyś flashnął, on by przyjął dwa tower shoty i twojego Ignite'a prawdopodobnie by umarł. Także, no wiesz, to zdecydowanie dało się zrobić, ale przede wszystkim po prostu widzę brak decyzyjności. Brak w ogóle jakiejkolwiek decyzji. Nie chodzi mi o to, że ona będzie super czy nie super, ale nie możesz po prostu stać pod tym towerem i ła, biją mnie, wiesz. Trzeba coś zrobić, trzeba podjąć jakąś decyzję. Podejść do tej ściany i przez nią flashnąć, bo ona jest gruba. Okej, okay, nie radzisz sobie z takim flashem? Tu po prostu flashować. Przeciwnik tankował towera w tym czasie. No generalnie cokolwiek, zagrozić mu w jakiś sposób. Nie miałeś erki, co prawda. Zresztą dlatego po ciebie wjechali, bo nie miałeś tej erki. Ale no wiesz, no nie możesz po prostu dać przeciwnikom wjechać pod twojego towera, zabić cię, nic z tym nie zrobić, nie? Zwłaszcza, że mówię, bardzo długo masz dostępne summonery i ich nie używasz. Okej.
I dalej kupujesz długi. No nie no, musisz mieć buty. Twoje powroty na linię zajmują ci 4 godziny, a Jonowi zajmują 5 sekund, dlatego że Jon ma całe buty, a ty nie masz nawet jedynek. Nie mówiąc o tym, że gdybyś ty go chciał gonić, a on by chciał, albo on ciebie, to on cię zawsze dogoni. Ty nigdy z nim nie wygrasz. Nie zagrywasz Erki, mimo że widzisz Kaina wchodzącego przez ścianę. Dalej nie zagrywasz tej Erki, dalej nie zagrywasz Flesha, dalej nie zagrywasz Ignite'a. Nie zagrałeś nic. Jeszcze raz. Bo w sumie sam mówię. Ale jestem zaskoczony. Patrz. Tu już wjeżdżają przeciwnicy, za chwilę dostaniesz CC, ale masz tu naprawdę dużo czasu, bo widzisz ten, jak Kane idzie przez ścianę, widzisz tutaj, że on przejdzie przez tę ścianę zaraz. No ja już nie mówię o tym, że możesz odfleszować Erkę Jona, że możesz po prostu W z niej użyć, że możesz kliknąć Erkę, żeby na instancie dostali obydwaj stuna w twojego towera, ale nawet po tym, tak, ty tutaj już przestajesz być na CC-ku, w tej sekundzie już nie jesteś na CC-ku. No i co jest? R, Flash, Ignite, wszystko jest dostępne, a ty użyłeś E? Rzuciłeś Q w stronę, w którą nikogo nie było i właściwie tyle. Dlatego mówię, no. Widzę, że trochę się bardziej uczysz tej postaci. Mówię, mam nadzieję, że to nie jest ranked, bo no, jeśli tak, to trochę trollowałeś teammate'ów, no. Nie pikuj postaci tak trudnych, którymi jeszcze dużo nie grasz na rankedy. To na pewno. Ale nie wiem, mówię, mam nadzieję, że normal. Ale tak czy inaczej, możliwe, że ona jest dla ciebie trochę za trudna, Piotrullo, wiesz, w tej chwili. To jest fajna postać. Mechaniczne outplaye są robione rzeczywiście, ale jest trudna. No i sam to w tej chwili widzisz, tak? Ale poza tym, poza aspektami samej postaci, no musisz używać summonerów. No, twoje summonery leżą w twojej kieszeni od bardzo dawna i nie są używane. Kupiłeś kolejny długi miecz i dalej nie kupiłeś butów. Pod tym względem mi się to strasznie nie podoba, że grałem z tobą już trochę gier. To jest raz. Patrz, jak wolno biegniesz. Patrz, jak długo będziemy się gapić na ciebie, jak ty biegniesz na linię. Cały ten czas to jest strata twojego XP i Golda. Cały ten czas. Także no z wygrywania linii zaczęło się robić bardzo niefajnie, to jest raz, ale dwa, o tyle mi się też to nie podoba, że wiem, że jesteś starym widzem, a ja mówię o tym prawie zawsze, na prawie każdej analizie, na dużej ilości poradników, jak istotne są buty, także widzę, że mnie nie słuchasz, więc mnie to trochę wkurza, szczerze mówiąc, no inaczej się tego nie da nazwać, no, bo ja to mówię 700 raz, naprawdę. Buty są zajebiście istotne i wiem, że początkujący gracze ich nie doceniają, bo też nim kiedyś byłem. Ale po to wam to mówię, żebyście zaczęli to doceniać. Myślę, że przedstawiłem naprawdę dużo dowodów, dla których można zacząć lubić buty w tej grze. Na cały czas masz Erkę dostępną. Cały czas masz Erkę dostępną, Flesha dostępnego, Ignite'a dostępnego. Umierasz trzeci raz pod rząd, nie używając ani summonera żadnego, ani Erki. I w każdym z tych scenariuszy jedna z tych rzeczy by cię uratowała, którakolwiek prawie. No po co Ignite? Ignite cię tak o nie uratuje. Albo Erka, żeby odepnąć przeciwników, zastanować ich pod towerem, albo w tej chwili po prostu ich odepnąć, żeby cię nie mieli jak dogonić. Nawiasem mówiąc, dogonili cię, bo nie masz butów. Więc możesz sobie też policzyć, ile śmierci masz przez brak butów. Już nie mówiąc o braku Golda i Expa, bo nie dobiegasz na linię. Ale no tutaj po prostu nie są zagrywane przez ciebie te rzeczy. No jesteś śpiący w tej grze po prostu. Nie może być tak, że ty umierasz tyle razy pod rząd, za każdym razem Flash by cię uratował i za każdym razem Flasha zagranego nie ma. I cały czas masz wszystko dostępne. Okej, okay, zagrałeś Erkę, wreszcie dostał obrażenia Jon, on umarł, tutaj zostało zagrane całkiem fajnie. Nie miałeś raczej jak aż tak tego grać, choć wolałbym zobaczyć, że przynajmniej podpalasz tę Samirę. No ale tak czy inaczej tutaj było całkiem fajnie, tutaj troszeczkę się odbijasz, ale mówię, na razie w ogóle nie wykorzystujesz przewagi i skłożysz zaraz drugi item i dalej nie będziesz miał nawet jedynek butów. Na razie takich agentów widzę tylko dwóch, no ty i ta Fiora, która ma 0.5.0, więc to chyba jest kolejny silny dowód, dlaczego nie w tę stronę masz iść, nie w stronę tego kolegi, tylko w stronę chociażby tego kolegi, co nie? Jeśli już kimś się masz sugerować. Także nie olewaj butów, kupuj pinki, też by się przydały, w sensie jednego kupiłeś, tak? Postawiłeś, jego nikt nie niszczył, ja tam zauważyłem oczywiście, ale widzę, że też nie kładziesz darmowych wardów, tak? Kupiłeś pinka, w sensie kontrola, fajnie, ale w ogóle nie kładziesz wardów, w ogóle. Masz tam 0 punktów wizji, masz 2 wardy dostępne. Zobacz, jak wolno biegniesz, zobacz, jak każdy jest w stanie cię dogonić, mimo że jest od ciebie odsunięty. I ty nie jesteś w stanie ani uciec przed nikim, ani byś nie był w stanie nikogo dogonić, bo nie masz butów. Tutaj wyszedłeś i po prostu umarłeś, właściwie od razu. No i dalej, nawiasem mówiąc, masz Flesha Ignite'a, no. Także przyznam, Piotrullo, że jestem zawiedziony, bo wiem, jak grasz i to jest, jak na ciebie, słaba gra.
bo wiem, że możesz zagrać dużo lepiej. Wiem, że to też nie jest twoja main linia, tak? Więc może nie powinienem być tak krytyczny, bo ty dużo grasz na tym supporcie i na supporcie na pewno ci wychodzi dużo, dużo fajniej. Dlatego może rzeczywiście lepiej ci supportem wychodzić z niskiej dywizji. Bo ja wiem, że to nie jest wygodne na pozycji supporta, no bo to nie jest kierująca pozycja. No ale na razie na tej kierującej pozycji nie jest za fajnie, a na tym supporcie na pewno szło ci dużo, dużo lepiej, bo pamiętam. Tu było fajnie zagrane combo. Tu zrobiłeś pierwszy raz do tej pory w grze i ono było bardzo fajnie. Jednocześnie zestunowałeś, w sensie wrzuciłeś w ścianę aż tam dwie osoby. Nie, to było super. To był do tej pory zdecydowanie najlepszy play, który w ogóle strasznie się wybija na tle całej tej gry. Zagrywasz pierwszy raz naprawdę fajnie combo. Wrzucasz dwie osoby w towera, obydwie stunując, i robisz flash E na typa, na którego zdecydowanie trzeba było sfleszować. To było super. Jakbyś całą grę tak grał, nawiasem mówiąc, ten inhibitor żyje czy nie? Czy to kolejny bug graficzny? Chyba nie żyje. Nie, nie żyje. Okej. Okay. Milion bugów graficznych po prostu. Jakbyś całą grę grał tak, jak teraz zagrałeś, to byś ją wygrał z palcem w dupie, tak nawiasem mówiąc. Dlatego na tym się skup. Potrafisz mechanicznie zagrać dobrze, tylko znowu jesteś awk. Znowu prawdopodobnie z kimś piszesz, mówisz, Fiora, to ja zrobiłem tę kwadrę, to nie ty, to ja byłem. Nie na tym się masz skupiać, nie wygrasz w ten sposób gry. Nigdy nikt, nawet nie w LoLu, ale w świecie, nie przekonał drugiej osoby, że jest głupsza od niej. To nie działa, to tak... Jak ktoś jest od ciebie głupszy, to tym bardziej ci nie uwierzy, że jest od ciebie głupszy. To tym bardziej twoja logiczna wykładnia go nie przekona, więc nie próbuj. Nie ma sensu, naprawdę. Full AD drużyna przeciwna poza brandem. To nie są dobre buty. Było kupić Tabi. Także już kupiłeś te buty, no ale złe. Full AD drużyna przeciwna. Tylko jeden typ, który bije obrażenia magiczne, jest to support. Z natury powinien bić najmniej, ale ten akurat jest sfidowany. Więc on akurat, zakładam, zada bardzo dużo, co nie zmienia faktu, że no wciąż zdecydowanie Tabi byłyby dla ciebie najlepsze, że tam plated steel capsy w tej chwili. Nie używasz speli w ogóle. Nie wiem, czy znowu piszesz, czy co. Ale autoatakami to ty to będziesz robił 4 lata i jeszcze tracisz zdrowie na tym. Nie wiem, czy ty znowu piszesz, ale przeciwnicy do ciebie podchodzą. Dostałeś spela, umarłeś, dalej się nie ruszając. No mam nadzieję, że to net ci nawala. Bo jeśli naprawdę aż tak się wdajesz w dyskusję, no to nie jest dobrze. Okej, okay, Swain panicznie próbuje. Ale wątpię, żeby miało mu się udać. Także no jest sporo rzeczy do poprawy. Nie wiem, mówię, może support będzie dla ciebie lepszy. Jeżeli się uczysz grać na midzie, spoko, nie mam nic przeciwko i wiadomo, że początki nie będą super. Nie jednego dnia żem zbudowane, nie? Ale, ale po prostu jest dużo rzeczy do poprawy. Ale jedyne, co mnie rzeczywiście troszeczkę denerwuje, to to, że to są rzeczy, o których ty już ode mnie słyszałeś. I po prostu ich nie wziąłeś do wiadomości. Dlatego mnie to troszeczkę irytuje rzeczywiście. Bo no ja to po coś mówię, nie? Nie po to, żeby weszło jednym uchem, wyszło drugim. Okej, okay. Zagrywa szereczkę o Nexus, przez co gość jest zestunowany, zabijacie sego. Nie używasz w ogóle speli, stary, masz pełną manę, nie bój się, macie goły Nexus. Zabicie tych minionów szybko jest naprawdę istotne w tej chwili. W ogóle nie używasz teraz speli na miniony, no i nie wiem, czy ty dalej się kłócisz z kimś? Czy czego kwestia? No bo przecież masz wszystkie spele, no. Czy ty byś wziął te miniony na 2 kill? Poza kanonem. Ale wszystkie chcesz zabić z autoataku, no. Coś jest tu zdecydowanie nie tak. Okej. Okay. No spoko. Jeszcze nie ma szereczki dostępnej, co prawda. Okej. Okay. Jest spoko, tylko mówię, budzisz się, jak się przeciwnicy pojawiają, czyli, no nie wiem, nie masz raczej problemów z netem czy cokolwiek. Bo nie wyglądało na to, bo było mechanicznie fajnie zagrane. Więc używaj spele na minionów, no nie daj Bóg tego, nie się nie bój. Ja już nie mówię o tym, że kiedy po prostu jesteś na linii, to wal spele w miniony, jeżeli akurat jest to potrzebne. Ale ty nawet nie używasz speli na miniony, kiedy one ci robią połowę zdrowia, albo kiedy biją twój Nexus. Co robią w tej chwili? Tam, za tobą. To nie jest dobre, że tam biegniecie. O, zorientowałeś się. Okej, okay, są spele używane na miniony. To mi się podoba. Jak chodzi o itemizację, kupiłeś zmniejszenie leczenia. No mają leczenie u Seta, mają oczywiście leczenie u Jona, mają bardzo dużo leczenia u Samira. Bardzo mi się podoba to. To jest na przykład super, tak? To jest coś, o czym ja wspominam bardzo często.
Więc bardzo mnie cieszy, że to akurat zostało tutaj zdecydowanie przez ciebie wzięte. Zmniejszenie leczenia na dużo leczących się postaci, super pod tym względem, tak? Buty, no niestety tu mnie nie słuchasz, plus, no niestety zły wybór. I ja na twoim miejscu spróbowałbym grać bez łezki. Bo, no po prostu nie jest to dla ciebie optymalny item. On będzie lepszy w lejcie, ale ty przegrasz tę grę w 20, tam nie wiem której, bo widać, że już zmierza do końca trzeciej minucie. Okej, zagrywasz R-kę, ale jesteś sam w czterech osobach, więc na 100% umrzesz. Także, no w tej grze na pewno łezka była fatalnym wyborem, tak? No, nie bierz. Imo, możesz w ogóle na chwilę się pograć bez niej, zobaczyć, czy na pewno nie jest lepiej. Ja bym tak spróbował na twoim miejscu, bo nawet jeżeli ja bym nie miał racji z jakiegoś powodu, a wydaje mi się zdecydowanie, że ją mam, bo kieruję się samymi prograczami, a także dość dogłębną wiedzą, pomyśl po prostu, co dalej być inne itemy. W tej chwili najbardziej forsowany item w Vitality to jest kolektor. Dlaczego? Bo kolektor zabija przeciwników poniżej 5% zdrowia. Tacy bardzo często uciekają. 5% to nie jest tak dużo, ale nie jest też malutko. Poza tym ma fajne statystyki i nie kosztuje fury siana. Więc pod każdym względem ten item jest naprawdę super. Patrz, jakie on daje statystyki. Naprawdę fajny item. Plus jeszcze dający, nawiasem mówiąc, jak widać, bonusowego golda. Tak czy inaczej, z każdej strony fajny item. Więc on nakijany jest super. On przede wszystkim jest najlepszy na postacie, które biją spellami, bo jak masz dużo speli, znaczy w ogóle dużo możliwości zadawania obrażeń, najlepiej zwłaszcza na dystans, dlatego że wtedy jest znacznie większa szansa na to, że uderzysz kogoś, komu zostaje 5% zdrowia, co nie? Jakby na przykład, no chyba jest jasne, dlaczego Jhin ze swoim zasięgowym WR-ką jest dużo lepszy z kolektorem, niż z kolektorem byłby, nie wiem, super z bliska, nie wiem, Garen. Garen z kolektorem nie byłby dobry. Ale przede wszystkim, Qiyana to jest postać wbijająca. Masz niewidzialność, ale wiesz, jak to działa, nie jest łatwo. Chociażby Edge of Night, dający ci spell shielda, jest świetnym itemem na Qiyanę i rzeczywiście pozwoli ci zrobić engage w taki sposób, żeby nie zostać na pierwszym CC od razu zone-shotowanym, bo nie dostaniesz tego CC. Yumu jest bardzo dobre, chociażby ze względu na roamy. Daje ci movement speeda poza walką, a także movement speeda, kiedy wciskasz, tak? No tak czy inaczej jest to... Oba te itemy są naprawdę super, a to nie są wszystkie itemy Vitality. Jest dużo naprawdę fajnych itemów Vitality. Ten item jest przez ciebie wystakowany i tak bardzo późno, a i tak nie daje ci tak super dużo. Także ja bym od tej łezki zdecydowanie uciekał. No dobra, no tutaj gra się po prostu skończy, tak? Myślę, że wszystko, co mogłem powiedzieć, powiedziałem. Nie kiś tak sam monerów. To jest na pewno coś, co jeszcze raz muszę powtórzyć. Nie kiś tak sam monerów. Strasznie długo były przez ciebie trzymane. Mnie osobiście zawsze szlak trafia, kiedy widzę, że ktoś trzeci raz umiera, mając dalej flesza, i za każdym razem ten flesz zrobiłby tę różnicę, że on by nie umarł. No. Po to jest ten sam moner, żeby go użyć. Jak to mówią, nie trzymaj go na następną grę. Tylko użyj go właśnie w tym momencie, w którym będzie ci on potrzebny. Czasem nad wyraz szybko. Ta Tristana flashuje na początku gry bezpotrzebnie, ale nawet lepiej jest flashnąć raz za dużo niż raz za mało, wiesz. Także, no tutaj myślę, masz bardzo dużo rzeczy, które możesz wyciągnąć do nauki. Bardzo dużo grania pod towerem, to sobie przypomnijmy na początku. Masz mało zdrowia, bo jesteś po zabójstwie, bo jesteś po wygranej walce. Puszujesz wave'a, od razu się cofasz, a ty przez 3 minuty bronisz się, mimo tego, że masz przewagę nad gościem. Ty go zabiłeś, a to ty się na niego bronisz. Masz od niego większy level, masz od niego więcej golda, masz od niego więcej expa, masz od niego więcej wszystkiego. Chociaż golda i levela to się, expa i levela to się powtórzyłem, ale mniejsza. Masz od niego więcej wszystkiego, masz lepsze itemy, ale się bronisz, dlatego że masz mało zdrowia. Cofnij się do bazy. Wróć, będziesz miał pełne zdrowie i to ty go wepchnij pod jego towera, to ty mu zacznij zabierać plejty, a przez to, że go zmuszasz do grania pod jego towerem, jesteś w stanie roamować, bo w dużym stopniu gra twoją postacią opiera się na roamach i na graniu z junglerem. Strasznie dużo też spałeś, jeżeli chodziło o twojego junglera, widziałem, że też jungler to samo, kiedy biegliście na botlane, spał, że biegnie za tobą Kane, którego możecie zabić, ale z drugiej strony twój jungler grał na twojej linii sporo, on ci sporo pomagał. A natomiast kiedy on cię parę razy prosił o pomoc, no to ty spałeś, no to ty nie byłeś dostępny, nie było cię tam dla niego. Także myślę, że jest dużo rzeczy do poprawy. Wiem, że jesteś głównie graczem supporta, pewnie większość z tych rzeczy jest dla ciebie dość nowych, dlatego nie chcę być strasznie krytyczny, co nie zmienia faktu, że mnóstwo rzeczy możesz poprawić, zobaczymy, ile z nich poprawisz, ale myślę, że jeżeli do wszystkiego się tego się ustosunkujesz, to bardzo szybko zaczniesz poprawiać swój gameplay. Przede wszystkim zwróć też uwagę właśnie na build i runy, bo to jest takie przygotowanie jeszcze przed grą, które powinieneś posiadać. No i według mnie obie te rzeczy i tak należy poprawić. Także, no jeżeli chodzi o to wideo, to będzie tyle. Dzięki i do następnego razu.